Straż pożarna apeluje do mieszkańców, dbajmy o własne bezpieczeństwo. Jak wynika z analiz danych statystycznych za rok 2016, co czwarty pożar na terenie powiatu moławskiego i co piąty na terenie miasta Moława, wybuch w budynku mieszkalnym. Pożary te powstały głównie z winy człowieka. Z tego miejsca chcielibyśmy zaapelować do mieszkańców o rozwagę i rozsądek i zalecamy również zakup y, czujek tlenku węgla oraz czujników czuje dymu. Do komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie docierają również sygnały o parkowaniu pojazdów na terenach osiedli mieszkaniowych w sposób utrudniający dojazd do budynków pojazdom służb ratowniczych. W przypadku parkowania pojazdów na przykład na drogach pożarowych, w bramach pożarowych lub w innych miejscach, na przykład w wąskich uliczkach, może to spowodować wydłużenie czasu dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej, ale nie tylko wszelkich pojazdów służb ratowniczych. Sytuacja najgorzej przedstawia się na terenie mławskich osiedli, gdzie miejsc do parkowania jest niewiele, natomiast samochodów coraz więcej. Są to wąskie uliczki, natomiast gabaryty pojazdów pożarniczych i służb ratowniczych są dość duże i w przypadku zaparkowania pojazdu na drodze może to w znacznym stopniu utrudnić dojazd do miejsca zdarzenia. Służby ratownicze zwracają się z apelem do mieszkańców o poważne potraktowanie ich sugestii, wszystko w trosce o bezpieczeństwo własne i innych osób.